Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Patryk, razem ze mną jest Łukasz, a to kanał Temat Wrestling. W dzisiejszym materiale prezentujemy dla Was top 5 najważniejszych wydarzeń w WWE w 2019 roku. Oglądajcie! NXT uznana jako trzecia tygodniówka na żywo. Rok 2019 dla żółtego brandu był zdecydowanie najważniejszym na przestrzeni ostatnich lat. Po prawie dekadzie od powstania NXT, brand ten w końcu został uznany jako trzecia pełnoprawna tygodniówka WWE i doczekał się emisji na żywo. Co więcej, zawodnicy tego brandu mieli nawet znaczący udział podczas gali WWE Survivor Series 2019, udowodniając tym samym, że jest to naprawdę liczący się w środowisku produkt wrestlingowy. Rok 2019 był przełomowy nie tylko dla NXT, ale również dla całej dywizji kobiet. Po wielu latach skupiania się wyłącznie na promocji męskiej części federacji, WWE postanowiło wprowadzić rewolucję określoną jako Women's Revolution. 28 października odbyła się gala WWE Evolution, podczas której wystąpiły tylko same kobiety. Wydarzenie cieszyło się dużym poparciem i zostało pozytywnie odebrane wśród znacznej części fanatyków pro wrestlingu, nie wykluczone więc, że wkrótce czekają nas kolejne edycje tejże gali. Pamiętajcie, żeby pod tym materiałem zrobić łapkę w górę oraz subskrybować kanał Temat Wrestling. Tak. Walka kobiet w Arabii Saudyjskiej. Jak dobrze wiadomo, WWE ma za sobą już organizację kilku znacznych eventów specjalnych w Arabii Saudyjskiej. Wszystko to za sprawą wieloletniego kontraktu podpisanego z władzami tego kraju. Na każdej z tych gal w karcie walk widzieliśmy tylko mężczyzn, a to wszystko ze względu na prawa co do kobiet, jakie tam panują. Podczas gali Crown Jewel 2 doczekaliśmy się jednak historycznego momentu. Pierwszy raz w historii odbyła się walka kobiet. Natalia zmierzyła się z Lacey Evans. Starcie to obiło się pozytywnym echem, więc niewykluczone, że podczas kolejnych edycji również ujrzymy kobiece starcia na ziemi arabskiej. CM Punk powrócił do WWE. Prawie. Spekulacje na temat powrotu The Best in the World do federacji Vince'a McMahona w przestrzeni ostatnich lat był naprawdę ogrom. Rok 2019 był tym okresem, w którym w końcu doczekaliśmy się tego powrotu, chociaż nie do końca można określić to powrotem stricte do samej federacji. CM Punk nie związał się kontraktem bezpośrednio z federacją WWE, a owa umowa została podpisana z wytwórnią telewizyjną Fox, która odpowiedzialna jest za emisję tygodniówki SmackDown. Punk jest tam jednym z hostów programu WWE Backstage, m.in. u boku Rene Young czy Bookera T. Jakby nie patrzeć, cała ta sytuacja na pewno znacząco przybliża Punka do powrotu na ring federacji WWE i dla wielu osób pozostaje to już jedynie kwestią czasu. Odświeżenie postaci Braya Wyatta jako The Fiend. Po wielu przeróżnych podejściach do odbudowy postaci Braya Wyatta w roku 2019 doczekaliśmy się w końcu długiego i drugiego życia dla tego zawodnika. WWE stworzyło postać The Fiend, która okazała się strzałem w dziesiątkę. Mroczna i tajemnicza osobowość Braya przyciągnęła uwagę wielu fanów, którzy z czasem zaczęli oczekiwać od niego jeszcze więcej. Podczas gali Crown Jewel 2019 w Arabii Saudyjskiej Bray Wyatt pokonał Setha Rollinsa w Falls Count Anywhere meczu, zostając nowym mistrzem Universal i tym samym przypieczętował dominację postaci The Fiend. W tym materiale jest to już na tyle, koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat tego zestawienia, czy zgadzacie się z naszym zdaniem, czy może macie podzielne zdanie. Zostawcie również polubienie i subskrybujcie kanał po więcej tego typu materiałów. Na razie!